Siemano, witajcie w kolejnym motovlogu na moim kanale. Motovlogu, raczej można by powiedzieć w garażowym nakierowaniu, ponieważ mamy wrzucone tutaj auto do środka i będziemy lakierować komorę silnika, więc dzisiaj cały dzień spędziłem w komorze szlifując ją, a na wieczór będziemy to malować, więc raczej się będziemy podkładować, bo nie mam rozcieńczalnika bazowego, więc będzie jedynie podkład epoksydowy i podkład akrylowy. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Zaraz wam pokażę, jak wygląda komora. A więc tak wygląda komora. Przeszlifowana jako taką mniej więcej, żeby było i tak bardzo dobrze widać, jaka była nierówna. Teraz jest taka w miarę wyprostowana i tak dalej. Nałożone nowe tutaj masy uszczelniające na sławy. I oczywiście moja zajebista sztuka maskowania folią. Pas przedni wstawiony nowy, spasowany z całą resztą. Później to wszystko rozłożyłem na części pierwsze z powrotem, tak jak teraz widzicie, i po prostu przeszarowałem całą komorę. Tak więc ja zabieram się za rozcieńczanie tutaj podkładu i zabieram się za robotę. Będę testował nowy odwadniacz, taki zwykły na ścianę, a po prostu zrobiłem go na podpięcie do węża, ponieważ wsadziłem tutaj męską i żeńską wtyczkę, że można to włączyć pod cały układ malować. Teoretycznie nie powinno się tak robić, bo pistolet jest wtedy niewygodny do manewrowania i tak dalej. Wolałbym, żeby był niewygodny, niż miałby być jakieś kratery na lakierze, więc przetestuję sobie to. Również będzie ten taki najtańszy odwadniacz na pistolecie, w razie czego. W razie tamten by nie ogarniał, ale raczej będzie ogarniał. Podkład 555. Utwardzasz tak samo. Rozcieńczalnik użyję, ten taki bazowy. I tutaj mamy kolor. Koloru jeszcze nie zdradzę. Jak będzie wiadomo, będzie malowany już kolorem, wtedy będziecie wiedzieli, jaki to kolor. Na początku będę was trzymał trochę w niepewności. Ogólnie już mam plan, jak to będzie wszystko wyglądało, więc ja zabieram się za mieszanie tego wszystkiego, odtłuszczenie tego wszystkiego i malowanie. A więc tak, podkład położony, jest dosyć późno, ale pokażę wam, jak wyszło. Generalnie podkład położył się bardzo dobrze. Tutaj wszędzie jest ładnie położony, w zakamarkach również ładnie położony, ładnie się rozlał. Będzie kilka takich miejsc, które musiałbym, które dopiero teraz było widać, że zostały trochę źle przeszlifowane.
ale to wszystko wiadomo wychodzi później w praniu, dlatego wolę to przeszlifować na podkładzie niż właśnie tutaj jest takie miejsce, niż później mieć problem z bazą i z bezbarwnym. Wyszło spoko, może być. Aż tak pedantyczny nie będę co do tej komory. Ważne, że będzie wyglądać lepiej niż wcześniej. Znalazło się dwóch samobójców. Tu jeden był. Tutaj był jeden samobójca. A drugi był tutaj na pasie przed nim, ale po nim nie ma znaku. Po tym pierwszym niestety zostały skrzydełka. Trzeba będzie to przeszlifować. A tak ogólnie wyszło spoko. Bez żadnych problemów. Póki co. A więc poczekam do jutra, aż to wszystko przeschnie. Teraz dobrze wiem, żeby nie malować bazą bezbarwną w nocy, bo jest tyle robactwa, że tak. Zostawiam to do jutra, żeby to przeschło. Jutro lecimy z bazą bezbarwną. Dzień drugi. Dzisiaj dobrze przesek ten podkład, więc jeszcze tutaj dopieszczę te miejsca, które było widać, że są źle zrobione, no i będziemy kłaść kolor i bezbarwny. Tak więc dzisiaj wielki dzień, ale w międzyczasie muszę jeszcze dla kolegi ogarnąć te zaciski. Już jeden złożyłem, ale jak to zazwyczaj bywa, ukręciła się tutaj śruba, no i niestety. Niestety. A tak by the way, tak wygląda super robota chłopaków z proszkowni. Dzięki Bogu, że swoich części nie dała mi do malowania, tylko po prostu do śrutowania. Więc też się będę musiał pomalować. Dobrałem trochę gratów właśnie ze śrutowania, więc trzeba będzie pomalować. I'm already done.
in the back though. Coke, white shoe, shit, make dough. Niggas think big shit, plateau. Come back in the same damn coat. Try me, bitch, if you can though. Find me slick in a small boat. Touch my shit, get cutthroat. Walk by swift with the same note. Nigga, use a lie. Claim you still the guy. I fuck you up so quick and take your motherfucking tie. Saying you should die. Locked up in the sky. Restricted to the moves I wanna make, I never try. A więc tak, parę godzin później, późny wieczór, farba już wyschła, jest mega gorąco, ale no trzeba nagrać jak to wyszło. Wyszło spoko, jestem zadowolony. Co więcej mogę powiedzieć, zaraz pokażę jak to wszystko wyszło. Farba ogólnie wygląda w ten sposób, że jak jest, nie ma promieni słonecznych, to wygląda jak zwykły niebieski akryl, ale gdy jest sporo słońca albo na przykład mocne światło na ten lakier świeci, po prostu mieni się brokatem i co jest zajebiste. Zazwyczaj na egzolotach otworzy się maskę i cała się mieni brokatem, więc jest fajnie. Zaraz wam pokażę jak to wyszło. Więc tak to wygląda. Na spokojnie, z bliska. Nie wiem czy dobrze dam radę ustawić ostrość. Ale tutaj mamy ten właśnie cały brokat. Auto jest trochę już przykryte odkurzem. Nie, no z racji na to, że jak widać, no jest tu taka czystość jaka jest, więc odkurzu trochę się zebrało, ale jak na tego typu warunki wyszło naprawdę mega, nie ma praktycznie żadnych śmieci. Wiem, że chyba jeden śmiotek gdzieś tutaj w tym miejscu jest, bo spadł, a tak to w ogóle nie ma. Tutaj wszystkie kolumny są pozbawione jakiejkolwiek śmieci. To właśnie tutaj widzicie, to jest ten cały odkurz, który sobie fruwa. Jak przyciągnę palcem, to tego nie ma. Po prostu auto już jest zakurzone. Dlatego używam tego lakieru bezbarwnego HT300, ponieważ w temperaturach jakie panują, na przykład tutaj w tym garażu, to jest 30, około 30 stopni. On naprawdę bardzo szybko wysycha i syfy po prostu nie mają szansy na to, by się przykleić. Jedynym mankamentem przy tym rozwiązaniu jest to, że jest duże zakurzenie i po prostu jak szybko lakier zaschnie i odpadnie ta kurzawa, to może być problem. Dlatego na koniec lakierowania zawsze otwieram wszystkie drzwi i staram się przydmuchać pomieszczenie, aby pozbyć się tego zakurzenia. No i nie ma problemu. Więc tak to wygląda. Jeszcze może spróbuję to wszystko odmaskować w najbliższym czasie i będziemy składać powoli całą komorę. Będziemy czekać na silnik i tak dalej, i tak dalej. Tutaj moja robota w zasłanianie elementów folią aluminiową wyszła mega. Mało pracy, szybko się maskuje, także jest spoko. Ja już nie mogę się doczekać, aby to wszystko składać, jak to będzie wyglądało. A więc efekt końcowy wygląda właśnie tak, jak widzieliście.
Nie wiem, komentujcie, jak wam się to podoba, czy się nie podoba. Ogólnie cały zamysł na auto jest takie, że Buda będzie w kolorze białym, Ferio White, a Komora właśnie w kolorze, już wam mówię, jaki to jest kod koloru. Jest to B593M, Eugenian Blue Pair. Tak więc Komora będzie na niebiesko, całe auto będzie na biało, tylna lotka będzie na czarno. Felgi również będą na kolor z Komory, będą niebieskie. To tyle chyba, tyle na dzisiaj. Tyle na to wszystko. Tak więc na pewno subskrybujcie kanał, komentujcie, lajkujcie ten film i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy to wszystko składać. Ja na szczęście uwinąłem się z tym wszystkim. Są takie miejsca, w których mógłbym jeszcze się trochę postarać, ale wyszło jak wyszło. Zobaczymy, jak to będzie dalej przy składaniu tego wszystkiego. I teraz będziemy zajmować się silnikiem, aby to wszystko złożyć i żeby to trzymało się kupy. Tak więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. Na razie, hej! My ways to the stage, told you never fall.